Państwo, zaczynamy. Witam serdecznie. Otwieram 22. sesję Rady Gminy w dniu 28 grudnia, ostatni raz w tym roku bieżącym. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest 13 radnych, a więc wystarczająca ilość osób do podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków. Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości będzie stanowić załącznik numer 1 do niniejszego protokołu. Serdecznie witam Radę, witam Pana Wójta, witam Panią Skarbnik, witam pracownika Biura Rady Panią Teresę Leszczyńską, witam przedstawicieli jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, witam sołtysów, mieszkańców, zaproszonych gości oraz wszystkich Państwa tutaj obecnych. Porządek obrad oraz komplet dokumentów otrzymali Państwo radni w terminie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś inne propozycje co do proponowanego porządku obrad? Nie ma, nie widzę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci jest to przyjęcie protokołu z 21 sesji wieloletniej prognozy finansowej gminy Pomiechówek. Temat był podejmowany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Jest z nami Pani Skarbnik. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Co to jest? Znaczy my to mieliśmy to omawiane na sesji, znaczy na komisjach, ale jeżeli mamy Państwo, to może Państwo. Dobrze, także poprosimy o Panią Starną o zabranie głosu. Że to będzie zmiana z tej decyzji zarządu zmieniająca środki w opiece społecznej. Jednak taka zmiana od wojewody nie przyszła, ale przyszła dla nas może korzystniejsza zmiana, kiedy otrzymaliśmy dodatkowo ze zerwy subwencji ogólnej 11 088 zł i te pieniądze po prostu wprowadza po stronie dochodowej w rozdziale właśnie subwencji. I jednocześnie zmniejszam podatek od nieruchomości od osób prawnych, bo tam po prostu patrzę, że nie będzie wykonany plan, żeby już tam nie zachwiać tego budżetu, czy po prostu po jednej stronie dochodów zwiększam, a po drugiej stronie zmniejszam. I jeszcze oprócz tego dotyczyłoby to przesunięcia środków w kwocie 1000 zł, czyli na objętach sportowych zmniejszam paragraf 421 zakupy, a zmniejszam na usługi na paragraf 4300. To jest ta zmiana, która to po prostu doszła oprócz tego, co omawiamy na posiedzeniu komisji. Natomiast na to, co omawiamy na posiedzeniu poszczególnych komisji, to też była to kwota 54 tysiące złotych przesunięcia po prostu środków między paragrafami, tam gdzie były oszczędności, a tam gdzie po prostu brakuje. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jakieś pytania? Może Państwo są sołtysi? Państwo radni? W związku z powyższym pozwolicie Państwo, że odczytam uchwałę. Uchwała nr 22 łamane na 170/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Większość dochody budżetu gminy w kwocie 46 237,38 zł oraz mniejszość dochody budżetu gminy w kwocie 11 088 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 27 982 638,79 zł, w tym dochody bieżące 21 968 908,29 zł. Dochody majątkowe 6 013 730 zł 50 groszy. Paragraf drugi. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w kwocie 90 149 zł 38 groszy, a zmniejszyć w kwocie 55 000 zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 30 713 773 zł 80 groszy, w tym wydatki bieżące
21 047 808 2 grosze. Wyjątki majątkowe 9 665 965 zł 78 groszy. Paragraf trzeci. Plan przychodów i kosztów po zmianach zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3, paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta większością głosów. W związku z powyższym odczytam również następną uchwałę. Jest to uchwała nr 22/171/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pomiechówek. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Załącza się informacje o relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do punktu piątego i tak naprawdę do punktu, przepraszam, szóstego, ponieważ to są punkty, które się wiążą ze sobą, więc to jest to podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pomiechówek. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2013. I punkt pierwszy, jest to odczytanie projektu uchwały budżetowej. Możemy poprosić panią skarbnik. Odczytanie projektu uchwały budżetowej, punkt pierwszy. Wiążący się, czy pani, pani skarbnik jest tutaj zgodnie, więc nie ma problemu. No więc ja, to znaczy teraz czytam projekt uchwały, a potem opinię regionalną z tego powodu, tak? Tak rozumiem? No tak. A punktu szóstego nie robię. Zawsze. Nie, no, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pomiechówek. O tym mówię, dlatego że to później ma powiązanie z tym punktem następnym, więc nie, no tutaj ja... Zawsze uchwały były czytane przez przewodniczącego albo zastępcę przewodniczącego. Natomiast ja otrzymywałam zawsze opinię regionalną i zgodę wątpliwą. Jeżeli Państwo sobie życzą, więc ja przeczytam uchwałę. Uchwała numer, nie wiem jak, kiedy nie mam numeru. 22/172/2012. No, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pomiechówek na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157, pozycja 1241 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 249, pozycja 2104 z późniejszymi zmianami,
W związku z artykułem 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na tak gminy pomieszczonych uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Przyjmuje się wieloletnia prognoza finansowa gminy Pomiechówek na lata 2013-2020 z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem numer 1 najmniejszej uchwały. Punkt 2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2015 zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Załącza się informację o relacji, w której mowa artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Paragraf 2. Upoważnia się wójta gminy Pomiechówek do 1. Zaciągania zobowiązań a. związanych z realizacją przedsięwzięć na lata 2013-2015 ujętych w załączniku nr 2 b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na kwotę 1 200 000 zł rocznie. 2. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Pomiechówek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym litera B na kwotę 700 000 zł rocznie. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 15/96/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28.12.2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pomiechówek na lata 2012-2020 z późniejszymi zmianami. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pomiechówek. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Proszę Państwa, więc projekt wieloletniej prognozy finansowej został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w obowiązującym terminie, czyli do 15 listopada. I w związku z tym otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej. I teraz przeczytam Państwu uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii. Uchwała składu orzekającego w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Pomiechówek w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Na podstawie artykułu 13, punkt 12, artykuł 19, ust. 2 i tak dalej, przepisy o regionalnych izbach obrachunkowych i o finansach publicznych, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Warszawy, zespół w Ciechanowie, przewodniczący magister Krzysztof Holec, członkowie magister Renata Sokolnicka i magister Jan Ludowski uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Pomiechówek w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Pomiechówek. Paragraf 2. Uchwała została podjęta jednogłośnie, wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez gminę Pomiechówek w trybie określonym w artykule 246 ust. 2 w związku z artykułem 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Paragraf 3. Niniejszej uchwały służy odwołaniu do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Uzasadnienie. Wieloletnia prognoza finansowa, dalej WPF, spełnia wymogi konstrukcyjne określone w artykułach 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dalej UFB, a także w zakresie upoważnienia formułowanego na podstawie artykułu 228 ustawy o finansach publicznych. Okres sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia dyspozycję artykułu 227 ustawy o finansach publicznych, gdyż obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 uchwały oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Występuje wymagana artykułem 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długów. Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną bieżącą a majątkową budżetu i tak zgodnie z artykułem 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. W
W oparciu o dokonaną analizę i dane, którym dysponuje Regionalna Izba Rachunkowa Warszawy, należy stwierdzić, że nie zachodzą przesłanki do podważenia realności kwot przyjętych wartości po stronie dochodowej budżetu. Przedstawione objaśnienia do kategorii finansowych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej korespondują z danymi liczbowymi. W zakresie planowanej kwoty długu stwierdzono, że przestrzeganie jest dopuszczalny poziom zadłużenia w 2013 roku, artykuł 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, w związku z artykułem 121 ustęp 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a począwszy od 2014 roku spełnione zostały wymogi artykułu 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił absentencję. Podpisał przewodniczący składu orzekającego wolę kolegium Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie, magister Dziękuję bardzo. Panie skarbnik, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do wieloletniej prognozy finansowej gminy Poniatowe? Punkt 6. Nie ma w związku z powyższym, ponieważ pani skarbnik odczytała uchwałę. Dziękuję bardzo. Będziemy tą uchwałę głosować. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do punktu 7. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poniatowec na rok 2013. To punkt pierwszy. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. Ja odczytam tą uchwałę nr 22/173/2012 Rady Gminy Poniatowec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poniatowec na rok 2013. Podstawa prawna, paragraf pierwszy, dochody w łącznej kwocie 35 984 561,21 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 24 128 358,91 zł, dochody majątkowe w kwocie 11 856 202,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wydatki w łącznej kwocie 33 783 506,85 zł. Wydatki bieżące w kwocie 21 219 744,03 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 12 563 762,82 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 201 054,36 zł, która zostanie 54,36 zł. To przepraszam. Która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 1 726 054,36 zł oraz pożyczek w wysokości 475 000 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł. Paragraf piąty. Rezerwę ogólną w wysokości 50 320,74 zł. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 49 679,26 zł. Paragraf szósty. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,4a do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf siódmy.
Punkt pierwszy. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały. Punkt drugi. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 9. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Paragraf 10. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. Paragraf 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. Paragraf 12. Punkt pierwszy. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 276 506,62 zł, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 276 506,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Dokonanie wydatków, o których mowa w ustępie pierwszym, następuje przez wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Paragraf 13. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwotach określonych w paragrafie 4. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wydatków bieżących objętych wieloletnią prognozą finansową. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 11 w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Podpunkt drugi. Jest odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z tym otrzymaliśmy uchwałę w sprawie opinii o przedłożonym naszym projekcie. I jest to uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Pomiękówek projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. Na podstawie artykułu 13, punkt 3, artykuł 19 i ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół Ciechanowie, przewodniczący magister Krzysztof Polec, członkowie magister Renata Sokolińska i magister Jan Ludowski uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Pomiękówek projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. Z paragrafu 2. Uchwała została podjęta jednogłośnie, wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Paragraf 3. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przyjął następujące kryteria stanowiące podstawę pozytywnych opinii. 1. Kompletność przedłożonej dokumentacji oraz zachowanie formalno-prawnych wymogów dotyczących przedstawienia projektu uchwały budżetowej. 2. Poprawę w zakresie planowania dochodów i wydatków z obowiązkowym wyodrębnieniem i wyszczególnieniem wskazanym w ustawie o finansach publicznych oraz uchwały organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. I 3. Ujmowanie po stronie dochodów i wydatków obowiązkowych zadań własnych. 4. Ujmowanie po stronie dochodów lub wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 5. Prawidłowość określenia dochodów lub wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 6. Prawidłowość określenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 7. Zachowanie wymaganej prawem relacji w zakresie budżetu bieżącego lub prawidłowości finansowania innego budżetu bieżącego. 8. Prawidłowość wskazania przychodów i rozchodów wynoszących wynik finansowy. 9. Zachowanie podstawowych zasad w zakresie możliwości sfinansowania deficytu. 10. Prawidłowe przeznaczenia nadwyżki budżetu. 11. Zachowanie zgodności wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej z wartościami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot, przychodów i rozchodów oraz długu. 12. Prawidłowość ustalania rezerw ogólnych i celowych. 13. Prawidłowość udzielania dotacji z budżetu. 14. Prawidłowość planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. 15. Prawidłowość planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków gminy finansowanie. 16. Zachowanie zupełności i spójności budżetu. 17. Prawidłowość określania limitów dla zobowiązań i zakresu upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. 18. Zachowanie zgodności z obowiązującą klasyfikację budżetową. 19. Prawidłowość rachunkowa projektu uchwały budżetowej. Skład orzekający stwierdza, iż powyższe kryteria zostały zachowane i wydaje opinię jak sentencję. Projekt uchwały został opracowany zgodnie z wymogami uchwały Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek. Zaplanowano dochody w wysokości 35 984 561 zł 21 groszy, z tego bieżące w kwocie 24 128 358 zł 91 groszy. Dochody majątkowe w kwocie 11 856 220 30 groszy oraz wydatki w wysokości 33 783 506 85 groszy, z tego bieżące w kwocie 21 219 744 3 grosze, majątkowe w kwocie 12 563 762 zł 82 grosze. Zachowane zostały wymogi określone w artykule 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. Nadwyżkę budżetu gminy Pomiechówek wynoszącą 2 201 094 36 groszy przeznaczono na rozchody wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały rozchody w wysokości 2 201 054 36 groszy wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zachowana została wymagana artykułem 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok i w projekcie wieloletniej prognozy finansowej w tym zakresie w wyniku budżetu i związanych w nim kwot rozchodów oraz dług. Wójt gminy jest zobowiązany zgodnie z artykułem 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawić Radzie Gminy Pomiechówek mniejszą opinię przed uchwaleniem budżetu. Przewodniczący składu orzekającego, członek Kolegium Regionalnej Izby Rachunkowej Warszawy, magister Krzysztof Wolensko. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. W związku z powyższym zapraszam państwa do debaty budżetowej. Panie Mariuszu, jest pan chętny, bardzo proszę. Zapraszam. Pani przewodnicząca, że byłem wywołany do tego, co będzie, więc ja karnie staję. Patrząc na ten, rzeczywiście jest imponujący. 35 milionów, prawie 34 miliony dochodów. Jest to totalnie pożąca. Ja przypominam o gminy o porównywalnej wielkości, o porównywalnej porównywalnej do gminy, bo tutaj nie wszyscy mogą pożyczyć się takimi dochodami. Odpowiedź na tylko, że ten dochód zostanie zrealizowany. Czy wszystkie
punkty zapisane w opinii dochodów, które zostały do zrealizowania, są możliwe do zrealizowania. No tutaj mocno się na tym zastanawia i poddaję pod wątpliwość niektóre z tych punktów. Inwestycje, które zostały zaplanowane, bo na to wszystkie zostały zrealizowane, szczytne zamiary, ambitne cele. Natomiast nie dopatrzyłem się w tym budżecie żadnych inwestycji, które by zostały blokowane w moim okręgu wyborczym, w sensie jestem trochę rozczarowany. Znaczy od początku, odkąd jestem tutaj radnym, dobijam się o kanalizację, która myślę, że jest bardzo bliska mnie i moim mieszkańcom. Jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji na terenie sołectwa Stęsowo. No niestety w tym budżecie się nie znalazło. Mało tego, że nie ma kanalizacji. Nie ma również w tym budżecie zakupu wozu asenizacyjnego, który miał być równowagą dla miejscowości, które nie są wyposażone w te instalacje. A wiemy, że firmy, które komercyjne jeżdżą po terenie, biorą stawki takie, jakie są w stanie ludzi, że tak powiem, wyliczać. Taki punkt, który funkcjonował w urzędzie gminy czy w jednostce HZL, pewnie byłby jakimś wyznacznikiem ceny, mam nadzieję niższej, bardziej jak realne do zapłacenia w stosunku do tych, które jeżdżą jako firmy komercyjne. No żałuję, panie wójcie, że tutaj tego zakupu nie ma. A uważam, że taki powinien być. Złożyłem kilka wniosków z żywego budżetu, żaden z nich się nie znalazł w projekcie uchwały budżetowej. Mówię, że tego rozczarowuję, bo tych wniosków było kilka złożonych, to właśnie takich dużych jak inwestycja polegająca na budowie kanalizacji. To drobne, mniejsze inwestycje, które uważam, że przy tak wysokim poziomie dochodów mogłyby się w tym budżecie znaleźć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Bardzo proszę. Pan Andrzej Lenart, bardzo proszę. No uwag mamy kilka, to znaczy to, że znalazły się w uchwale budżetowej, to wiemy. Wiemy to, że przy żadnej uchwale ostatnich lat dzięki działalności pana wójta zrobiliśmy nie bardzo dużo. Rozpocznę od tego, że musimy być krytykowani. Przypomnę, że wyprecyzowana hala sportowa, czy samodzielna kanalizacja, w kilometrze dróg utwardzonych, były wykonane place, boiska. To wszystko jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Z tym, że gro tych inwestycji, czyli gro dotacji, które spłynęły na gminę Pomiechówek, zostały ulokowane w centrum Pomiechówka. Dobijamy się od iluś tam lat i w rozmowach prywatnych też to potwierdzają mieszkańcy i niektórzy sołtysi, że jest odczucie, ja nie mówię, że to jest na pewno tak jest, ale jest odczucie, że środków, które są kierowane jakby na peryferię gminy, jest stosunkowo za mało. Przy cały czas dużych potrzebach. Sprawy podnoszone przeze mnie, to znaczy jeżeli chodzi o konkretne zadania, one się nie zmieniają. Jest to cały czas kładka w posepku. Jest to cały czas kwestia tego wspomnianego przez Mariusza wozu asenizacyjnego, gdzie na ostatnich komisjach rozbawiono mnie troszeczkę, twierdząc, że jak KZB to będzie miało, to będzie to drogie. Ja wiem, że jak KZB coś ma i wykonuje, to jest to najtańszy na świecie, więc tak samo i ta usługa asenizacyjna by też takowa była. I dziwi mnie, że to, że większość radnych ma takie podejście, że ta usługa byłaby na pewno droga. Już myślę, wszyscy wiemy, że byłaby droga i najdroższa. I na pewno nie byłaby konkurencyjna do firm komercyjnych, które te usługi świadczą na ten gminie. I następną rzeczą, którą też podnoszę już któryś raz z rzędu, to jest kwestia wykonania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego Zamościa tak zwanego, czyli okolic zatorami, wszyscy wiemy o co chodzi. I też wiem, że się zdziwiłem na jednej z komisji, kiedy padło, że te prace trwają. Też złożyłem zapytania, myślę, że odpowiedź otrzymam. Otrzymałem od KZB, bardzo dziękuję. Tak, po długim oczekiwaniu. I to są jakby te punkty, które podnosiłem i podnoszę. I jeszcze rzecz, która nie znajduje uznania w oczach włodarzy, to jest rzecz następująca, brak inwestycji, o których, znaczy inwestycji, brak przeznaczonych środków na obiekty związane z edukacją i kulturą.
To znaczy my jako Komisja Tory Ładnych Ochrony złożyliśmy wnioski z takiej objazdowej komisji stwierdzającej stan obiektów pod tytułem na przykład klub w Kosewie, który służy bardzo dobrej sprawie, to znaczy jest tam to ognisko TPD, jest Centrum Edukacji na Odległość, służy też mieszkańcom i wiem, że ten budynek jest w katastrofalnym stanie, jakiekolwiek pompowanie w to pieniędzy jest bez sensu. Trzeba rozrywać, pobudować nowy, trzeba zaplanować po prostu. Ja nie mówię, że to się zrobi od razu, ale pewne działania można podjąć. To jest raz. I następna rzecz to jest stan budynku, w którym też się mieści ognisko TPD, klub wiejski, mówię o miejscowości Szczypiodno, który jest w coraz gorszym stanie, o czym Pan dokładnie wiecie, z tego względu, że nawet była chęć przeznaczenia części Funduszu Sołeckiego z dołożeniem pieniędzy gminnych na remont dachu, który tam no, jest już z każdym rokiem ta sprawa się pogłębia. I kwestia ta, co była podnoszona, że tak wspaniały obiekt jak GO, funkcjonując w takim wymiarze, czyli posiadając jedną dużą salę, można byłoby zrobić działania i funkcjonalność tego obiektu, gdyby zrobić taki łącznik między GOK-iem, a nazwijmy to obiektem straży pożarnej, bo tam tych funkcji ten obiekt ma więcej, gdyby się to połączyło i stworzyć mniejsze sale, które mogłyby indywidualnym zajęciom, czyli dla małej grupy mogłyby spokojnie służyć, a ta duża sala mogłaby służyć większości. I tak przy okazji powiem, że ta sesja ostatnia, która się odbyła w GOK-u, wśród większości, inaczej, z tymi radnymi, z którymi ja rozmawiam, taka łezka się zakręciła, że jednak te sesje, które się tam odbywały, były takie milsze. To znaczy, atmosfera jest przytulniejsza troszeczkę niż w tych tutaj pustych, szarych takich ścianach. To jest apel do Pani Przewodniczącej o przemyślenie sprawy przed powrotem z sesjami do GOK-u, który naprawdę jest ciepły, sympatyczny. Powiedziałam, że ta atmosfera, która tam jest, też się może udzielać i radnym, którzy będą wtedy milej albo będą w ogóle rozmyślali nad tym, nad czym głosują. To są takie zasadnicze uwagi. Jeszcze mam tylko takie pytanie, Pani Skarbnik, odnośnie limitu zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek. Tam chodzi o ten punkt czwarty, prawda, w uchwale, znaczy paragraf czwarty w uchwale budżetowej. Mówimy o rocznym limicie, czy jednorazowym limicie? To, znaczy dla mnie byłoby to lepiej, gdyby było zapisane. Bo powiem tak, że jeżeli Pan Wójt w trzecim kwartale wyjmie trzeci kredyt do 990 000 złotych, Panie mecenasie, niech Pan głową nie kręci, bo Pan jest strażnikiem prawa i Pan nie widzi, że jeżeli coś jest zapisane, to jest zapisane. Jeżeli nie jest zapisane, to jest dowolne. W tym wypadku nie, 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 nie. Dokładnie. Dobrze. Ja mówię o swoim odczuciu. Jak jest zapisane, że jest raz w roku, to jest albo limit roczny i wtedy nie ma żadnego problemu. To jest to. I teraz przechodząc do ogólnych spraw, bo to były szczegółowe, które mówiło. To, co Paweł Szwizus Mariusza. Chciałbym powiedzieć taką rzecz, że ten cud gospodarczy, który jest stworzony w tym budżecie, nie chciałbym być narażony, że jesteśmy znowu, znaczy nie chciałbym znowu słyszeć słów, że jesteśmy hamulcowymi, że nie chcemy rozwoju gminy, że się sprzeciwiamy i tak dalej, i tak dalej. My chcemy tylko otworzyć oczy na pewne zapisy. W tym budżecie mamy 4 600 000 dochodu, który jest ze sprzedaży mienia. Jak to sprzedaż, jak ten punkt w tym roku był zrealizowany, to większość z Państwa doskonale wie. Działki po prostu nie sprzedają. To mienie się nie sprzedaje, albo nie sprzedaje się w takiej wartości, jakiej byśmy oczekiwali. Sprzedać wszystko można za duże pieniądze i można za małe pieniądze, prawda? I nie chciałbym, żebyśmy my w rozpaczy i chęci realizacji pewnych zadań sprzedali coś za dużo, dużo mniejsze pieniądze niż normalnie moglibyśmy za to wziąć. Tym bardziej, że cały czas mówię, jest to mienie gminne i to, znaczy jest to nasze, mówimy to w ten sposób. Czyli ten budżet jest stworzony w ten sposób, że zapisujemy, sprzedamy za 4 600 000 złotych i będziemy mieli pieniądze na inwestycje. Jeżeli nie sprzedamy, to co? Nie wiem. Nie będziemy ich realizować po prostu, bo nie będzie pieniędzy, chociaż wiem, że Pan Wójt uczynił wszystko, żeby to sprzedać, to sam to kupi nawet, tak? Następną rzeczą jest ta, że mamy zapisane 5 milionów przychodu z tytułu dotacji na budowę przedszkola. Bardzo możliwe, że te pieniądze będą. Proszę? 2,5. 2,5.
2,5 miliona z tytułu uzyskanych dotacji, więc tu jest kwestia taka, że no, chcemy te pieniądze uzyskać, ale znowu wpisujemy w plan przychodów wartość, która jest wartością, no, spodziewamy się, że tego potrzebamy. Następną rzeczą jest 500 tysięcy z portów lotniczych, znaczy konkretnie ze spółki lotnisko Modlin na kontynuację zadania budowy drogi. No, prawdę mówiąc tak, słuchając o ostatnim czasie wiadomości na temat katastrofalnego stanu pasa, na temat brak tego urządzenia naprowadzającego, znaczy zainstalowania tego urządzenia i miesięczne straty na wysokości, czy dzienne straty, przepraszam, na wysokości grubych pieniędzy. W każdym bądź razie no powiem, że ta dotacja z portów do nas na drogę też jest taka, staje się wątpliwa. Też jest zapis jako punkt przychodu, prawda? I kolejną jest, nie wiem jak wygląda schetynówka. Chciałem się pana wyjść, to jest, już jest pytanie, nie uwaga, tylko pytanie jak wygląda schetynówka. No i to byłoby z grubsza wszystko, patrząc na to, bilansując te kwoty, mamy taki troszeczkę radosny budżet i pytanie jest takie, że przy obecnych zapisach budżetowych, to jest pytanie do pani skarbnik, jaka jest procent zadłużenia budżetu, a gdyby można było później przysiąść i przeliczyć, że gdybyśmy na przykład nie sprzedali mienia za 400 tysięcy, to wyglądało w takiej drodze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Musimy panie skarbnik poprosić o odzyskanie zadłużenia obecną. Zadłużenie jest 35,1%. A jakie ono wynosiło w październiku, jak braliśmy kredyt? A ile wynosiło, jak braliśmy kredyt w październiku? W tym roku? Tak. 52,49%. Czyli spłaciliśmy. I zadłużenie się zmniejsza. W 2014 podobny, w 15 33, potem 25, 17, 11, 5 i w 20 0. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę panią przewodniczącą. Chciałabym powiedzieć, że tego budżetu nie całkowicie negatywnie jak moi poprzedni koledzy, ale również mówię coś pozytywnego. Będzie budowane przedszkole, prawda? Te przedszkole ma być za 10 milionów. Skąd te pieniądze trzeba wziąć i dlatego planuje się sprzedaż. Mamy te tereny i w związku z tym, jeżeli będą osoby chętne do zakupu, będzie gmina robić przetargi i będzie pozyskiwać te tereny. Jest planowana schetynówka na terenie wsi, zaczynając od tam Tarnowa, Kikoru, Litowsko, to jest teren wiejski. Nie mogę powiedzieć na przykład, że w poprzednim budżecie nic nie zrobiono dla Nowego Modlina, bo akurat była taka sytuacja, że mamy kilka dróg zrobionych, część tłuczniem, część asfaltowych i Nowy Modlin naprawdę wyglądał ładnie, co tu panowie radni na poprzednich sesjach już mówili. Myślę, że z każdym rokiem będziemy się starali naprawdę na tych terenach wiejskich więcej robić. A co było możliwe, no to w tym roku na 2013 rok zostało zaplanowane. Jak są jakieś przecież środki, to cały czas te środki na inwestycje, przeznacza się na inwestycje. Wiem, że dużo jest przeznaczane na teren pomnikówka, ale to jest centrum. I do tego przedszkola niestety, ale będą chodziły dzieci z terenu całej gminy. Więc to nie jest inwestycja, która jest tylko dla pomnikówka.
a poza tym jest to no, największa inwestycja. Ona naprawdę potrzebuje bardzo dużo środków. A zgodziliśmy się kilka miesięcy temu, że zaczynamy budowę przedszkola, czy na przykład zaczynamy tą świetną mówcie, no to trudno w tej chwili wyrzucać ją z planu, trzeba to realizować. Do tej pory większość inwestycji planowanych została wykonana. Mam nadzieję, że będą tak pracowali, żeby te środki pozyskiwać i żeby te dotacje pozyskiwać. Przecież te dotacje istnieją, tylko trzeba mądrych ludzi, zapobiegawczych i takich, którzy chcą pracować, żeby te środki pozyskać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie dziękuję. Tak, przytułem tylko, bo słuchając słów szalonej koleżanki już mówię, to pamiętam, że można powiedzieć, że najedzony młodego nie zrozumie. Nie ma się drogi, to powie, że za lata parę będziecie by wszyscy mieli tak. To też tak mam na marginesie. Przedszkole, jeżeli się dobrze wypowiedzieć, to 10 milionów, to koszt na dzień dzisiejszy to jest mowa o 12, prawda? I powiem tak, że bo w tym momencie, jeżeli chodzi o sprawa przedszkola, chciałbym tutaj dwa słowa powiedzieć. Większość z nas, czy zdecydowana większość z nas jest za tym, żeby to w przedszkole było. I tutaj to nie ulega żadnej wątpliwości, nikt się nie będzie spierał i kłócił. Z tym, że powiem tak, kiedy padło takie tajemnicze słowo, że to przedszkole będzie przedszkolem pasywnym, to słowo wtedy mi nic nie mówiło. Ono mi w tej chwili też niewiele więcej mówi, chociaż troszeczkę więcej. I powiem tak, że ja się obawiam tylko jednego, żeby ta potężna inwestycja nie była wielkim rozczarowaniem. To znaczy, tak jak działaliśmy do tej pory, to znaczy za 5.12 się wrzuca temat, mówi, macie czas, jesteście za albo przeciw, no jesteśmy za albo przeciw, no i idziemy do przodu i fajnie jest. Ja powiem tak, uważam, że to przedszkole jest w moim odczuciu. Za mało było dyskusji, za mało było wiedzy, za szybko to poszło, za pięknie to poszło. To znaczy państwo, którzy projektowali, przyjechali i przedstawili to, powiem tak, no, że dla przeciętnego zjadacza chleba, który się nie zna na szczegółach technicznych, ja tutaj nie uzurpuję sobie żadnych praw, bo się nie znam, dopiero pewne informacje zdobywamy, to powiem, że no, zachwytu aż kwiat, bardzo fajnie. Teraz powiem tak, że tych wątpliwości jest coraz więcej. Jest coraz więcej i nie tylko jeżeli chodzi o wielkość tego przedszkola, nie tylko jeżeli chodzi o technologię proponowaną budowy, to podejrzewam, że koszt budowy i później koszt utrzymania to będą rzeczy, o których jakby do końca sobie nie powiedzieliśmy. I, bo to nie sztuka jest coś wybudować. My tutaj jako radni, jako osoby no, czuwające nad tym budżetem, tym i następnymi, bo nasze działania skutkują pewnymi kosztami. Więc jeżeli my podejmujemy teraz decyzję odnośnie budowy jakiejś konkretnej budowy, na przykład tego przedszkola w takiej technologii, to następne rady będą miały, no może zagłoskę, może nie będą, nie wiem, ale podejrzenie takie może być, że będą miały duże problemy z zdobyciem środków, czy z przeznaczeniem dużych środków, które nie pójdą na inwestycje, to na otrzymanie tego obiektu. Tam będzie potrzeba, no przy takiej kubaturze, to będzie potrzeba kilkadziesiąt osób, które będą pracownikami przedszkola. Same, no, tych problemów związanych z funkcjonowaniem, powiem tak, że odkrywa się ich jakby coraz więcej. I żeby nie było tak, że nie chcemy tego przedszkola, żeby nie było, że jesteśmy przeciw. Chodzi o to, że uważam też, że poszliśmy w tym fajnym temacie troszeczkę za szybko i wiele osób teraz też zaczyna mieć jakby lekkie wątpliwości, czy nie poszło to za gładko. To tylko w kwestii, to nie jest jakby rzecz do dyskusji, tylko taka rzecz, no, żebyśmy zwrócili na to uwagę. Może jeszcze przemyśleć kwestię, jak to ma wyglądać w końcowie. Final. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Najpierw, o, proszę bardzo, pan Krzyczkowski pierwszy był. Pani Tereso, proszę. Ja bym chciał mojego przewodniczącego Mariusza. Faktycznie ten budżet wygląda optymistycznie i super by było, żeby się spełniło to, co jest zaplanowane w tym budżecie, ale ja bym troszkę ponarzekał.
W moich trzech wnioskach budżetowych, moje trzy wnioski budżetowe również nie zostały uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. Nie były one może aż tak wymagające dużych nakładów, ale mimo wszystko nie zostały ujęte. Na jednej z komisji, kiedy zapytałem czemu, to usłyszałem taką odpowiedź, że ja to się tak powinienem cieszyć, bo w moim okręgu będzie sklepniówka. Teraz coraz głośniej słychać, że ta sklepniówka to jest pod wielkim znakiem zapytania. Więc chciałbym się dowiedzieć, jaka jest przyszłość tej sklepniówki, ewentualnie jest już jakaś konkretna wiedza na ten temat. I jeszcze jedno pytanko miałem, chciałbym zadać. W maju gmina złożyła wniosek do RWD o pieniążki na remont klubu w Czarnowie. W projekcie budżetowym na 2013 nie doszukałem się planowanych jakichś tam inwestycji w tym klubie. Chciałbym się zapytać, jakie są losy tych pieniędzy. Na ten temat jest konkretnie. Dziękuję bardzo. Pani Teresa Cieślińska, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja każdy budżet, który Pan Wójt układał, niestety nie jest to tak wspaniały budżet, że każdy nas się podoba. Ale są pewne inwestycje, które byśmy się podjęli, które musimy kontynuować. Gdybym Państwo byli zadowoleni ze schedynówek, które może poszły nie w tym kierunku, którym byście Państwo to przewidywali, bo każdy chciałby do siebie ciągnąć. Ale myślę, że są pewne obwarowania tych schedynówek, są pewne przepisy, które o tym mówią. I akurat można było lokować w takich miejscowościach, w jakich nie można było lokować i liczyć na to, że dostaniemy jakieś pieniążki na to. Ulokowanie jej na przykład na Wymyślaną miałoby się sensem, bo nie mamy żadnych szans, żeby ze schetynówki uzyskać tam pieniądze. Ale wychodzę z założenia, że jak będzie zrobione coś wcześniej gdzieś na innych wioskach, to przyjdzie ten czas i na nasze strony, że też to wszystko mówi. Zapomnieliśmy wszyscy, proszę Państwa, że budujemy również pracę zabawy. Już mamy ostatni rok wykorzystania dotacji, w związku z tym w tym roku powstanie 10 placów zabaw. Przedszkole, no myślę, że jest budowane z przyszłością, a to dobrze. Nie powinniśmy się cofać. Ja nie buduję tego przedszkola dla siebie, bo ja w życiu mieć nie będę, bo jestem w takim wieku nieprodukcyjnym, że się mieć nie będę. Moje dzieci, przypuszczam, że już też stanęły na pewnym poziomie swoich dzieci. Ale mam wnuka, które żeby zatrzymać tutaj właśnie, tu, na naszych wsiach, żeby one nie odeszły, to też trzeba im coś zaoferować. Może na przykład w przedszkole, to będzie to, żeby tu zostać, tu dać dzieci do tego przedszkola, tu poszukać sobie pracy. Więc nie patrzmy na to, że to przerasta nasze możliwości. Żaden z obiektów oświatowych nie przynosi dochodu. Czy którakolwiek ze szkół przynosi nam dochód? Żaden. Czy budując tą pracę sportową, czy na to, że będziemy mieć na tym biznes? Nie. Chodziło o to, żeby odciągnąć dzieci od narkotyków, od alkoholu, od stania pod budką gdzieś tam i palenia jakichś tam drabów czy czegoś tam. Więc wiecie Państwo, ja uważam, że nie trzeba patrzeć na to jako na dochód, że to przynosi dochód. I myślę, że budżet ułożony w tym roku jest zawsze konsekwentnym budżetem, dlatego że powiedzieliśmy A i jak gdyby kontynuujemy to, co żeśmy powiedzieli. Plus restrynizacyjni Państwo, że tutaj bardzo, bardzo są zdegustowani wywozem restrynizacyjnym. Ja pamiętam, że jeszcze rok temu, czy tam około dwóch lat może, to było mówione, że plus restrynizacyjny używanie takiego firmy, która wynajmujemy, jest bardzo drogi. To jest powyżej 200, a nawet do 300 zł. W tej chwili wiemy, że można za 120 zł wybrać beczkę. Więc jak gdyby te koszty utrzymania nasze spadły. Ja wiem, też byśmy chcieli mieć kanalizację, ale nie mamy na to przykłady, bo to jest po prostu nieosiągalne finansowo przez gminę. Więc trzeba wybrać rzeczy ważne i troszkę mniej ważniejsze. I te bardziej ważne trzeba wziąć już i kontynuować to, co się robi, a te mniej ważne, no niestety muszą być też rzeczy. Pewnie, GOP nam się nowy przyda, no ale to coś kosztem czegoś musi być wybudowane. GOP mamy, działa świetnie. Może nie ma luksusowych warunków, jak na przykład, którzy chcieli, żeby to było. Ale to jest i działa. I na pewno działa bardzo dobrze. Więc uważam, że w tej chwili przedszkole to jest to, na co musimy postawić. W pierwszej kolejności przedszkole. Drogie czytanie okaże się. A czy planując budżet, wszystko wiemy, co zaplanujemy sami po własnym budżecie? Też nie. Też to jest na zasadzie, dostaniemy, to powodujemy, nie dostaniemy, to różnie to może być.
coś zaplanujemy, też nie wiem, jakie przyjdą dochody z budżetu państwa. To jest wszystko opisane niestety znakiem zapytania i nie ma tutaj dzisiaj na pewno takiej osoby, która była pewna, chociaż tak, nie sprzedamy, nie wykupujemy, nic nie zrobimy. Nie, trzeba zawsze być pozytywnie nastawiony. Myślę, że ten budżet będzie pozytywnym budżetem, który rozpoczął po całej gminie. W każdej wiosce będzie to na pewno zrobione i myślę, że nie będzie to tak czarno, jak koledzy, którzy widzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze? Pan Mariusz, bardzo proszę. Proszę państwa, do blokowania inwestycji w centrum Powichówka. No, tak się składa, że od 2 lat centrum Powichówek jest tak dość mocno inwestowane. Inwestycje zasadnicze są lokowane w centrum tej miejscowości, w tej gminy Powichówku. No tak jest, że te duże inwestycje tutaj są lokowane, tylko ja pamiętam, jak budowaliśmy oczyszczalnię ścieków, prawda? No, oczyszczalnia ścieków jest obiektem, który powinien służyć generalnie mieszkańcom na terenie całej gminy. Została budowana oczyszczalnia ścieków, kanalizacja nie wyszła poza Powichówek. No, myślę, że jednak powinna być, bo budując dużą oczyszczalnię, która ma moce przerobowe duże, może powiedzieć na jakim stopniu się korzysta na? Około 50-60. Około 50%, więc oczyszczalnie pracuje ileś tam lat na mocy 50%. Ile? A nie wychodzi kanalizacja poza Powichówek. Myślę, że jednak budowa oczyszczalni ścieków powinna się wiązać z budową kanalizacji. A tu zatrzymaliśmy rozwój tej kanalizacji. Nie wychodzi poza Powichówek, a budujemy następne duże inwestycje. Te środki są lokowane w Powichówek. Myślę, że jest mały brak konsekwencji. Pani Teresa, a jeśli chodzi o tańszy wywóz ścieków innymi wozami niż ten gminny. To też chciałem zapytać pana, ile kosztuje metr ścieków zaznaczany kanalizacją do oczyszczalni? Kanalizacją? Tak. Ścieki, które przyjmują oczyszczalnie kanalizacji. 4 zł. Proszę bardzo. A wie pani, ile kosztuje wywóz ścieków beczkowozem? Ale pani Mariusz, 4 zł to są inne ścieki. To nie można porównywać. Zdaję sobie sprawę, że to są inne ścieki. Rzeczy nieporównywane, które można porównać. To 10-krotnie, 20-krotnie zwiększenie stężenia. To nie jest w ogóle. Nie mówię teraz, proszę państwa, o tym, że ścieki dostarczane beczkowozem z gminy będą kosztowały 4 zł. Ja o tym nie mówię. Tylko mówię o tym, że mieszkańcy, którzy są pozbawieni kanalizacji, płacą za wywóz ścieków 120 zł, czy 150 zł za 10 metrów ścieków, a mogliby płacić 4 zł za kanalizację. To są tego typu różnice. To jest koszt, który ponoszą mieszkańcy, dlatego że nie ma kanalizacji. A moglibyśmy te kanalizacje rozwijać. Jest to jedna z inwestycji, która mogłaby wyjść. Więc lokowanie inwestycji w sali centrum Powichówka sprawia, że jak nic nie było, składamy się na rozwój Powichówka wszyscy podatnicy, wszyscy mieszkańcy, a jednak korzyści czerpią z tego nieliczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie zadam pytanie, później to za różne panu kierunku. Bardzo proszę pana wójta o stosunkowanie się do wypowiedzi. Proszę o uchwale budżetowej się pytam. Szanowni państwo, staram się wypowiedzieć na temat projektu budżetu, który tworzyłem w dniu 15 listopada i przedłożyłem Radzie Gminy i obrachunkowej grupie. Szanowni państwo, ja tutaj z uwagą się przysłuchiwałem tej dyskusji. Zabrakło mi jednego słowa. Zawsze jak planuję wszelkie inicjatywy, podejmuję jakieś decyzje, czy wykonuję nawet najmniejsze czynności poszczególnego dnia, zawsze się zastanawiam, jak daną czynność zrobić. Zabrakło mi w tej dyskusji, bo słyszałem wiele głosów, pomysłów, krytyki, którą przyjmuję, ale nie usłyszałem nawet razu jak. Jest wielu pomysłodawców, wiele osób na tej sali zrobiłoby wiele rzeczy, tylko jeszcze przez kilka lat nie usłyszałem jak. Chciałbym, żeby kiedyś ta dyskusja po prostu była merytoryczna. Wstajemy, mówimy, chcę wybudować dany obiekt, wiem jak to zrobić, tłumaczę innym i wtedy ta dyskusja nabiera realnego obrazu. Krytykowanie i wymienianie listy życzeń uważam, że to jest troszeczkę za mało. Ja, jeżeli chcecie państwo, żebym powiedział jak to zrobić, to od samego początku mówię w sposób czytelny,
że nie da się tych wiele inicjatyw zrobić bez środków zewnętrznych. Co roku układam budżet w panią skarbnik i dochody są za małe, dochody gminy Pomichówek, żeby z własnych dochodów zrealizować wiele inwestycji. I to przez 6 lat konsekwentnie realizujemy, pozyskujemy środki zewnętrzne. Ja tylko przypomnę, że dosłownie kilka dni temu uzyskaliśmy pozytywny wniosek o płatność naszej największej inwestycji, jeżeli chodzi o budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Jest to inwestycja ponad 11 milionów złotych, która ponad 8 milionów złotych w 70% została sfinansowana ze środków europejskich. Bez środków zewnętrznych, to jest jeden przykład. Ja mogę dzisiaj bardzo długo podawać liczne przykłady i jeżeli znajdą się na sali osoby, które popierają mój punkt myślenia, to zapraszam, przyłączcie się, składajmy kolejne wnioski, realizujmy kolejne inwestycje. Powiedzcie, z jakich źródeł, ja może też wszystkiego nie wiem, to podpowiedzcie, panie wójcie, z funduszy norweskich to kanalizacja w Stanisławowie, z LGD to wybudujemy salę w Goławicach. Wtedy rozmawiamy merytorycznie. Lista życzeń musi być uzasadniona, tak? Chciałbym, żeby powstanie kolejna inwestycja. Wiemy, jak to zrobić. Ja wiem, jak to zrobić, bo każda inwestycja w budżecie na 2013 jest wskazane źródło dofinansowania i określam ścieżkę, jaką chcę przebrnąć, żeby tę inwestycję zrealizować. Jeżeli chodzi o rozbudowę sieci kanalizacyjnej, w perspektywie 2007-2013 uzyskaliśmy bardzo duże dofinansowanie na największą inwestycję kanalizacyjną w gminie. Odpowiadam dalej. Kolejna kanalizacja rozbuduje się, jeżeli pozyskamy kolejne środki. Jeżeli będą środki dostępne, ja na pewno po nie sięgnę, przynajmniej spróbuję i na pewno będę rozbudowywał sieć kanalizacyjną w gminie Pomichówek. Szanowni Państwo, znalazły się w tym budżecie inwestycje, które nie znalazły się w ostatniej chwili. To są inwestycje, które wspólnie z Radą Gminy wyznaczyliśmy jako kluczowe, jako ważne dla gminy Pomichówek. To jest konsekwentna kilkuletnia polityka, jest to kilkuletnie planowanie rozwoju gminy Pomichówek i ustaliliśmy sobie, że chcemy wybudować sieć kanalizacyjną, oczyszczalnię ścieków, halę sportową. Teraz mamy zamierzenia, że najważniejszą inwestycją jest budowa przedszkola, jest powstanie tak zwanych centrów miejscowości. Mówiliśmy od kilku lat o tym pomyśle, udało się pozyskać środki zewnętrzne i w małych miejscowościach właśnie te centra powstają. To w małych miejscowościach powstaną boiska sportowe, to powstaną miejsca spotkań mieszkańców, powstaną place zabaw. Ja obserwuję, jak społeczeństwo gminy Pomichówek zmienia swoje oczekiwania. 6 lat temu najważniejszym priorytetem było utwardzenie odcinka drogi. W tej chwili mieszkańcy oczekują, żeby właśnie były takie miejsca spotkań, żeby można było się spotykać w poszczególnych miejscowościach i to jest odpowiedź na te potrzeby poprzez budowę placów zabaw dofinansowanych ze środków europejskich. Jest to potężna inwestycja, która już od przynajmniej 3 lat jest przygotowywana. W roku 2013 będziemy tę inwestycję finalizować. Ja tylko przypomnę, że konsekwentnie mówię Państwu, jakie środki chcę pozyskać. Wspominałem kilkanaście dni temu, że nasze LGD Zielone Mosty Narwi uzyskało dodatkową pulę dofinansowania i z tego tytułu kolejne środki dla gminy Pomichówek. Gmina Pomichówek jest najaktywniejszym członkiem gminą w LGD Zielone Mosty Narwi. Najintensywniej pozyskujemy środki i powiedziałem czytelnie, że z tych środków chcielibyśmy zrealizować 2 sale sportowe w Goławicach i w Orzechowie. Z tych środków planujemy budowę kładki w Kosewku, więc dzisiaj mówienie, że nie ma kładki, to trzeba cały proces przedstawić, że od roku jest tworzona dokumentacja, praktycznie mamy ją na dzień dzisiejszy gotową. To jest fakt. Od kilkunastu lat nie słyszałem, żeby ktoś realnie zajął się kładką w Kosewku. Pan radny jest kilkanaście lat radnym z tego terenu. Nie słyszałem, że jest dokumentacja. Tworzyliśmy ją my w tym roku. I zachęcam do tworzenia poszczególnych inwestycji, a nie wyszukiwania, dlaczego za wcześnie, dlaczego za późno, a może inaczej, to ja chciałbym usłyszeć takie głosy.
Dokumentacja na kładkę w Kosewku jest i jest to inwestycja, którą jest naszym zamierzeniem. Obojętnie od uwarunkowań osobowych, przeciwników, zwolenników tej inwestycji, określiliśmy sobie 2-3 lata temu, że ta kładka jest bardzo ważnym dla nas wyzwaniem, inwestycją. Pozyskaliśmy grunt od RZGW, udało się podpisać umowę dzierżawy. Przeszliśmy bardzo trudny i skomplikowany proces. W tej chwili władamy tym gruntem, dysponujemy do celów inwestycyjnych, posiadamy dokumentację, określamy, z jakich źródeł chcemy tę inwestycję zrealizować. Wydaje mi się, że ten sposób myślenia i pracowania, bo do tego procesu zgłasza się coraz więcej osób. Są sołtysi, którzy codziennie ze mną współpracują i mówią: panie wójcie, chcemy zrealizować poszczególne inwestycje. Przykład klubów w miejscowości Modlinie i Błędowie. Zapadła decyzja mieszkańców. Na zebraniu sołeckim zapadła decyzja, że z funduszu sołeckiego mieszkańcy Nowego Modlina i Błędowa chcą, żeby powstały tam kluby służące do wyborów, do spotkań wiejskich, do zajęć dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. W tym roku udało się tą dokumentację przygotować i to jest ten proces. I oczywiście te inwestycje, jeżeli się znalazły w budżecie, konsekwentnie będziemy dążyć, żeby się udało zrealizować. Szanowni Państwo, kontynuując swoją wypowiedź odnośnie metody działania, że środki zewnętrzne są impulsem do działań inwestycyjnych. Mamy zaplanowane targowisko, udało się pozyskać środki zewnętrzne. To jest proces skomplikowany. Powinniśmy dzisiaj mieć świadomość, że jest dofinansowane w wysokości 70% targowisko gminne, które będzie służyć całej społeczności gminy Pomichówek. Mogą być zwolennicy i przeciwnicy tej tezy, ale no to jest fakt, tak? Powstaje targowisko gminne, rolnicy sprzedają płody rolne, w szczególności w czasie kryzysu, kiedy dochody mieszkańców są coraz mniejsze i tanie produkty rolno-spożywcze, na pewno to targowisko będzie cieszyć się olbrzymim zainteresowaniem. Mamy tę inwestycję do 2014 roku jako zaplanowaną. Tak jak wspomniałem na początku, budżet był planowany na dzień 15 listopada. Jest to dokument zmienny. Praktycznie co miesiąc na sesji zmieniamy ten dokument. Zmienia się sytuacja, podejmujemy decyzję o zmianie, tak jak nawet i dzisiaj, zmiany w budżecie i praktycznie na każdej sesji te zmiany dokonujemy. Na ostatniej komisji była poruszana kwestia odzyskania VAT-u. To są elementy, które będziemy za kilkanaście, za kilkadziesiąt, czy za dni, czy za kilka miesięcy po prostu do tego budżetu dodawać. Jeżeli się uda odzyskać VAT, to wtedy te procenty, te wskaźniki będą się po prostu zmieniać. I to jest proces naturalny. Podjęliśmy decyzję, że usprzętowiamy zakład komunalny, czyli gmina Pomichówek realizuje inwestycje poprzez zakład komunalny. Jest to określenie polityki na kilka lat. Planujemy w 2013 zakup rozciełacza do asfaltu, czyli ostatniego jakby urządzenia, które pozwoli nam samodzielnie budować asfalty oczekiwane w wielu miejscowościach. I to jest konsekwentna polityka, czyli mamy zamiar, że budujemy drogi przez zakład komunalny i tą politykę po prostu kontynuujemy. Jest to konsekwentne od kilku lat. Ten budżet jest, szanowni Państwo, jak najbardziej realny. Jest budżetem na rok 2013, w którym mamy kryzys europejski. Jest budżetem ambitnym, nie boję się tego słowa, bo mamy ambicje realizować duże inwestycje, mamy ambicje rozwijać gminę Pomichówek i tego się nie boimy. Jest wiele osób, które chcą rozbudowywać gminę, widzą rozwój tej gminy, ale to się wiąże z trudnymi decyzjami. Nikt nie powiedział, że jest to proces łatwy. Łatwo jest z boku stanąć i krytykować, tak? Tylko zawsze prosiłbym przy tej krytyce, jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, to niech powie jeszcze, jak swoje zamierzenia zrealizować, bo nie słyszałem nawet jednego słowa, że mam pomysł i jak go zrealizujemy. I wtedy możemy wymieniać się argumentami. Ja zawsze podaję poszczególne inwestycje i pokazuję, jaką ścieżkę obieramy.
Szanowni Państwo, nie można zapomnieć o liczbach. Będzie to kolejny rok wzrostu inwestycji na terenie gminy Pomichówek. W tym roku, z tego co pamiętam, jest to około 9 milionów. W roku 2013 jest to kwota 12 milionów złotych. Są to potężne liczby mówiące, że gmina Pomichówek znaczną część swojego budżetu przeznacza na inwestycje. Które inwestycje się uda zrealizować, to dowiemy się za kilka miesięcy. Może uda się jeszcze w 2013 roku rozpocząć targowisko, ale to po prostu potrzeba jeszcze kilku miesięcy, żeby po pierwszym kwartale, po pierwszych przetargach okazało się, jakie liczby fizycznie będą po tym pierwszym kwartale. Jeżeli chodzi o Schetynówkę, bo tutaj padały pytania, gmina Pomichówek, konsekwentnie realizując politykę pozyskiwania środków zewnętrznych, podjęła trud z powiatem nowodworskim w miesiącu wrześniu złożenia wniosku do Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie 4 km dróg w miejscowości Czarnowoki Koły i Wójtostwo. To jest naszym zamierzeniem. Znaleźliśmy się na liście rankingowej. Ta inwestycja uzyskała dofinansowanie. Ostatnie dni na pewno Państwo słyszeli, że wiele dzieje się wokół tej inwestycji, jeżeli chodzi o powiat nowodworski. Zarząd powiatu nowodworskiego po prostu wypowiedział nam porozumienie i nie złożył wniosku uzupełniającego, bo trwa nadal proces składania wniosku, jest nabór uzupełniający i dla nas, dla samorządu pomichowskiego jest to niezrozumiałe. Jeżeli chodzi o inwestycje, uważam, że ta inwestycja jest realna z tego tytułu, że Rada Powiatu Nowodworskiego na sesji uchwalającej budżet na rok 2013 zabezpieczyła środki na realizację inwestycji w miejscowości Czarnowo i Kikoły w wysokości 1 260 000. To są fakty na dzień dzisiejszy. Myślę, że najbliższe dni pozwolą nam się dowiedzieć, jakie jest ostateczne stanowisko powiatu nowodworskiego. Jeżeli chodzi o gminę Pomichówek, my podtrzymujemy swoje stanowisko, mamy zamiar realizować te inwestycje. Jestem przekonany, że w powiecie nowodworskim, w starostwie to przekonanie również będzie wynikało i uda się te inwestycje zrealizować. Przypomnę, że gmina Pomichówek chciałaby te drogi przejąć. Taka była umowa, że po zrealizacji tej Schetynówki drogi w Czarnowie i w Kikołach zmieniłyby swoją kategorię na drogi gminne. Myślę, że przy determinacji, woli i chęci budowy tych dróg uda się je zrealizować. Ja jestem o tym przekonany. Mogę obiecać, że zrobię wszystko, żeby te inwestycje powstały, żeby mieszkańcy Czarnowa, Kików i Wójtostwa mogły się cieszyć przebudowaniem dróg. Szanowni Państwo, podawałem przykłady. Spójrzcie tylko na miejscowości. W Błędowie kluby wiejskie i w Nowym Modlinie centra miejscowości, place rekreacyjno-sportowe, jakby ich nie nazywał, powstają pierwszy raz w historii na obrzeżach gminy Pomichówek w małych miejscowościach. To jest bardzo istotny element. Szanowni Państwo, nie dajcie sobie, żeby ten obraz zmieniać. Gmina Pomichówek równomiernie inwestuje na terenie całej gminy, w małych miejscowościach i udaje nam się to od kilku lat konsekwentnie robić. Przykładem, dowodami są właśnie inwestycje w tych 10 miejscowościach, które nie są w centrum. Jeżeli chodzi o Stanisławowo, muszę się odnieść do wypowiedzi pana radnego. Ja tylko przypomnę o faktach, nie będę teoretyzował. W Stanisławowie udało się kompleksowo przebudować drogi, udało się wymienić azbestowy wodociąg, który od wielu, wielu lat w tej miejscowości nie było możliwości wymiany. Udało się to dzięki środkom zewnętrznym. Podkreślam cały czas ten sam mianownik. Ja dostrzegam te zmiany. Niektórzy zapominają i jakby nie widzieli tych inwestycji. Z funduszy sołeckich udaje się realizować bardzo potrzebne inwestycje typu progi zwalniające, więc to jest proces. Jeżeli pozyskamy środki, jestem pierwszym zwolennikiem, żeby powstała kanalizacja w Stanisławowie. Uważam, że takie miejscowości jak Czarnowo czy Kosewko również ta kanalizacja do oczyszczalni ścieków mewa również powinna powstać w tych miejscowościach, ale oczywiście mówię kiedy, jeżeli pozyskamy środki zewnętrzne. Jeżeli ktoś mówi inaczej,
to po prostu mówi nierealnie, bo bez środków zewnętrznych nie uda się tego zrealizować. Szanowni Państwo, kończąc, bo nie chciałbym za długo. Uważam, że budżet na rok 2013 jest budżetem realnym, jest budżetem ambitnym. Mówię o tym cyfry. W roku 2013 nie planujemy zwiększać zadłużenia gminy. Jest to rok, w którym nie będziemy zaciągać kolejnych kredytów. Dzięki temu ten współczynnik, który podała Pani Skarbnik, 35%, jest współczynnikiem bezpiecznym, pozwalający nam w kolejnych latach bezpiecznie planować swoją politykę rozbudowy gminy. Jeżeli będą pytania, to będę się ustosunkowywał. Jeżeli chodzi o moją osobę, jestem przekonany, że rok 2013 będzie dobrym rokiem dla gminy Pomikówek w bardzo trudnych czasach, bo pamiętajmy, że mamy kryzys w naszym kraju. Jest on odczuwalny, jest odczuwalny dla mieszkańców, jest odczuwalny dla administracji, jest odczuwalny dla poszczególnych instytucji naszego państwa. Widać to, że po prostu tych środków jest coraz mniej i w czasie tego kryzysu trzeba intensywnie jeszcze szukać środków zewnętrznych, żeby w tych trudnych czasach poprzez realizację wielu zamierzeń dzięki środkom zewnętrznym nasza gmina się rozwijała. I to jest mój czytelny obraz, jak przejść przez czas kryzysu, jak przejść przez najbliższe lata. Bez środków zewnętrznych uważam, że będzie to bardzo trudne. Każda pozyskana złotówka przybliży nas do realizacji tych wielu zamierzeń, które zaplanowałem w tym budżecie i które przedstawiłem jako priorytetowe na najbliższy czas. Dziękuję. Dziękuję panu Wójcie. Pan Andrzej Lenar, bardzo proszę. Bo muszę się odnieść do słów pana Wójta, bo nie mogę. Powiem, chyba trzeba będzie się przygotowywać do następnych wystąpień, na następnych sesjach, to znaczy każde wystąpienie trzeba będzie poprzedzić wspaniałą laurką, czyli wymienić to, co pan Wójt wymienił. No, powiem tak, że ja się źle czuję w takiej roli, kiedy pan daje za każdym razem klapsa, że my czegoś nie widzimy albo nie pamiętamy. Albo. Chciałbym powiedzieć, że inna rola jest pana, inna rola jest nas tutaj obecnych. To znaczy, pan ma zarządzać, a my mamy kontrolować. Jeżeli my tego nie zrozumiemy, to będziemy sobie tak opowiadali tutaj w nieskończoność. I albo to przyjmujemy, albo będzie pana tutaj beształ jak małe dzieci, albo opowiadał takie rzeczy jak to wykonać, skąd środki, żebyśmy mu to przedstawili. Drodzy Państwo, sesja, na której jest przyjmowany budżet, gdzie jest punkt debata, chyba że będziemy go znosili, w ogóle nie debatowali, nie zabierali głosu w tym punkcie, nie jest miejscem na wskazywanie środków. To jest już podsumowanie. Były komisje, były wypowiedzi, tam by te dyskusje były. Tutaj nie czas na to, żeby wskazywać. Ja mówię, że po prostu nie ma kładki w koszyku w budżecie. Jest? Nie ma. Dlaczego o tym mówię? Mówię, że nie ma obozu asystencyjnego? Nie ma, bo nie ma. No. I to są rzeczy, o których możemy dyskutować. Nie można mówić, panie wójcie, że są ludzie, którzy stoją z boku i krytykują. Bo to wie pan, można przemawiać do osób, które są obecne na tej sali i można stworzyć wrażenie takie, że dwóch czy trzech radnych staje, im się wiecznie coś nie podoba i krytykują i nic nie wnoszą. No tak można powiedzieć i ludzie takie wrażenie mogą mieć. No, jest to ich prawo, pana prawo, tylko chciałem powiedzieć, że tak do końca nie jest. To jest to. Używa pan słowa takiego, że będą środki, to będziemy budować. Powiem tak. Jeżeli byśmy mieli zrobioną dokumentację na przykład na taką kanalizację w Stanisławowie albo w Kosewku, jak tutaj padło, to ja rozumiem, że wtedy możemy występować. Jak to odwróciła się teraz kolejność, przy Święty Mikołaj przynosi pieniądze, a później robimy dokumentację? Chyba trzeba coś zrobić, zaplanować tak samo jak w przedszkolnym, prawda? Robimy dokumentację, wiemy jakie będą koszty, występujemy gdzieś tam o środki. Też się dzisiaj dowiedziałem, że zadaniem państwa radnych jest to, żeby przyjść z pomysłem realizacji na swoim okręgu wyborczym pewnej inwestycji z rozpisanym planem pozyskania środków. Wydawało się, że wydajemy hasła, a pan wójt no, przy pomocy aparatu, który dysponuje, czyli urzędu, no, dalsze działania prowadzi. Jeżeli trzeba tak, że każdy z radnych, jeżeli chce mieć zrealizowane inwestycje, ma przyjść z gotową ścieżką dojścia do funduszy zewnętrznych, no to trzeba powiedzieć, będziemy tak postępowali. Czy one będą skuteczne, tego nie wiem.
No generalnie nie chciałbym tutaj jakby do każdego słowa, które pan tutaj wypowiedział, się czepiać, ale prosiłbym tylko o jedno. My wiemy, tutaj nikt nie stawia zarzutu, że gmina się nie rozwija, że gminie nic się nie dzieje. Tylko chciałbym, żeby pan zrozumiał jedną rzecz. My jesteśmy od tego, że osoby, do których ja nie wiem, jak się skończy sesja, pojadę do Kosewka, do Szczypiona, się z ludźmi spotka, chciałbym powiedzieć, słuchajcie, próbowałem, nie zrobiliśmy czegoś. Pan tutaj mówi, znaczy to już tak przy okazji, ale też to nie może umknąć. Mówi pan o zaangażowaniu sołtysów i będzie budowany klub w Błędowie i w Nowym Modlinie. Cześć i chwała. Jasne, no to dobrze, ludziom się to należy i tutaj nie będziemy dyskutować. Tylko że my mówimy, że w Szczypionie się ten budynek, przepraszam za wydanie, za chwilę rozleci. Chciałem gorzej, ja to rozleci, bo przecieka dach. To tutaj parę złotych, które uratuje majątek gminy. Przecież to nie jest moje, to nie jest wiejskie, to jest gminne. Jeżeli mówienie o tym, że chcemy środki na coś, żeby to funkcjonowało, żeby się nie rozleciało, jest złe, no to budujmy nowe, stare zostawmy. W momencie, kiedy ja swoim wyborcom na przykład, albo kolegom, którzy mieszkają, czy koleżankom, którzy mieszkają w tej samej wsi, muszę tłumaczyć to, że na przykład jedna nakładka asfaltowa na nakładkę, znaczy na drogę asfaltową w Podbiechówku, ona tam jest potrzebna, a u nas jest niekoniecznie. Prawda? Więc nie chciałbym, żeby obraz ludzi, którzy krytykują tylko, albo wnoszą coś, co uważają, że mogą się to w tym budżecie znaleźć, to jesteśmy, nie wiem, bo cały czas to tutaj pada hasło, że to są ludzie, którzy, nie wiem, co torpedujemy działania, stoimy z boku, hamulcowymi jesteśmy, czy nowe podkładamy jakimkolwiek działania. Nie, doceniamy to, co jest zrobione i to poważnie, nawet w rozmowach ze sobą, jak z Mariuszem jesteśmy na boku, to nie mówimy, że wójt jest B, wójt jest cacy, tylko że wójt nie chce dla nas nic zrobić. O tym mówię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może ktoś z państwa jeszcze, pan Mariusz Koszyński, bardzo proszę. Chciałbym, że radni nie wnoszą nic konkretnego do redakcji. Myślę, że to jest tak, trochę. Dokładnie na odwrót powiedziałem. To jest wspólny proces budowania, włączania się do. Siedzę blisko i wyraźnie staram. Ale pan już po prostu nie przyjmuje argumentów. Zna pan swoją wizję i ciężko przełamać tą barierę, że słuchać się w głos drugiej osoby. Ja powiedziałem, jak zmieniać Stanisławowo, nie krytykuję pana, tylko powiedziałem, że się do pana dosyć pani wspólnie. Pana zrozumiało, że dobrze jest krytykować i nie wnosząc nic, żadnych pomysłów, które by mogły coś zmienić do budżetu. Ja mówię, wnoszenie do budżetu to są nasze wnioski. Ale trzeba ustalić relację realną ci w tych środków. Jest 15 osób kanalizacja. Dlaczego rozumiem, że nie zgodzi się pan powiedzieć? Szanowni panowie, tylko się po kolei, dobrze? Możemy. Te środki są realne, te wnioski są realne. Trzeba zrobić analizę. Cen kanalizacji w Stanisławowie i trzeba powiedzieć tak. Nawet mieszkańcy. Słuchajcie, 2007-13 udało nam się rozbudować kanalizację w wielu miejscowościach. Naszym zamierzeniem gminy Pomiechówek jest budowa kanalizacji w następnej perspektywie unijnej. Mówimy to mieszkańcom, dociera wiedza do miejscowości Stanisławowa i mówili dzisiaj, że chcę kanalizację w roku 2013, dlatego mówię pytanie, skąd, jak to zrobimy i taką analizę trzeba przeprowadzić w tym miejscu. Mam prawo jakby w ten sposób rozmawiać z panem. Dlatego proszę się do pana złożyć za w tej chwili konkretny wniosek włożyć na 2014. Zresztą udało mi się w roku 2013 umieścić się wniosek. W takim razie już taką ma propozycję, że planując dużo na rok 2014, to proszę Państwa kanalizację w tym kołowie, a skąd wziąć środki? Z promenady, którą planuje się budować. Promenada pozyskała środki zewnętrzne. To zrozumiałe, to jest środek. Promenada pozyskała środki zewnętrzne. Złożenie wniosku, złożenie wniosku do nowej kanalizacji też ma dużo szans na pozyskanie środków zewnętrznych. No to żeby były mniejsze promenady. Natomiast w tej perspektywie czy następnie? Mówimy o dwóch czasokresach. Myślę, że takie szacowanie wypowiedzi niewiele wnosi. Dlatego, że nikt nie zrozumie tego, co pan mówi, i nie zrozumie tego, co ja. Ja muszę reagować, bo mija pan jest czas wypowiedzi, dla każdego z nas. Nie przerwę. Podsumuję ogólnie na koniec. Dlatego kończąc krótko swoją wypowiedź, uważam, że budowanie promenady nad Wkrą, i zaraz wytłumaczę, dlaczego jest moim zdaniem błędne. W czasach, kiedy powinniśmy środki pozyskiwać, tak jak pan mówił, środki zewnętrzne,
które przynoszą coś do budżetu i dają jakiś wkład. Budowanie promenady nad którą pobiegów w tej chwili, która nie będzie inwestycją, przychodzą zyski, dochód jakiś, tylko i wyłącznie będzie dla gminy koszt. To musi się znowu przeprowadzać i pójść na pielęgnować i jeszcze jakoś tam na rozbudować odpowiednie dokładnie. Natomiast w organizacji jest przez inwestycję. Ścieki, które spływają pod korzyściami, przynoszą jakiś tam dochód. W takim razie, patrząc pod tym kątem, myślę, że budowa promenady z dofinansowaniem, jest dużą inwestycją, to są duże pieniądze, a pewnie budowanie kanalizacji w Stanisławie za pieniądze, które zostaną włożone w tą promenadę bez dofinansowania, myślę, że inwestycja kanalizacyjna zamknęła. Bez środków zewnętrznych. Także to pewnie wielkie straty gmina by nie doniosła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Tylko pan się wypowiedzi. Tylko do ostatniego wątku, szanowni państwo, gmina nie zarabia na ściekach, tylko ustala stawkę pokrywające koszty dostarczenia ścieków do oczyszczania ścieków. Jej zadaniem gminy zarabiać, żeby nie chodzić na mieszkańcach. Nie można gradować w tej chwili i mówić, że to jest ważniejsze. I promenada jest potrzebna, i kanalizacja. Szanowni państwo, myślę, że tutaj pan Andrzej Lenart dobrze powiedział, że jest to czas dyskusji. Każdy przedstawia swoje zdanie, więc po prostu nie będę już się ustosunkowywał do tych wypowiedzi, bo ja mam prawo do tego, żeby mówić o rzeczach zrealizowanych, o inwestycjach, które udało się zrealizować. Nie możemy tego prawa odbierać, że pan Andrzej mówi, że przedstawia tylko kolejne wnioski, sygnalizuje, a ja muszę w tym miejscu na sesji mówić o tym, co się udaje realizować i jakie są zamierzenia. To jest jakby moje prawo, z którego chciałbym korzystać. Jest okres świąteczny, jeszcze taka przyjemna atmosfera, więc myślę, że nie ma sensu dalej w tym temacie, bo myślę, że każdy tutaj na tej sali doskonale zrozumiał intencje dwóch stron i zostańmy w tej dobrej atmosferze. Wszyscy wiemy, że ten rok, zgadzamy się, że jest to dobry budżet i ten rok zapowiada się dobrze, a że poszczególne osoby chciałyby jeszcze więcej, to w tym okresie świątecznym jeszcze Mikołaj to może i zrozumiałe, więc nie zabieram tego prawa. Może te prezenty przyjdą mi przy nam w tym roku. Panie Wójcie, a wiele dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Temat wyczerpany. Proszę państwa, była wcześniej odczytana uchwała, więc to powyższym przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały budżetowej. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały, projektu uchwały budżetowej? Czy państwa głosujemy? Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta większością głosów. Szanowni państwo, punkt 8. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok. Jest z nami pani kierownik APS, pani Wanda Mucha. Temat był podejmowany na komisjach. Chciała pani zabrać głos, pani Wanda. Czy ktoś z państwa jakieś pytanie ma? Nie ma pytań. W związku z powyższym odczytam uchwałę. Uchwała nr 22/174/2012 Rady Gminy Pomiechówek dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok. Uchwała prawna, paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok w brzmieniu załącznika do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pomiechówek. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok. Temat również
podobny do tematu poprzedniego. W związku z powyższym odczytam uchwałę, jeżeli nie ma pytań, uchwała nr 22/175/2012 Rady Gminy Poliechowe z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok. Postawa prawna, paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok w brzmieniu załącznika do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pomiechówek. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała za przyjęta. Tak, proszę. Powiem tak, że zapoznając się z tymi programami, które przedstawia nam pani kierownik OPS-u, na komisji stwierdziliśmy taką rzecz, że w komisjach, w tej komisji przeciwdziałania przeciwalkoholowym, nasz wniosek był taki, że powinien się znaleźć przedstawiciel rady, a dobrze byłoby, żeby to był jeszcze przedstawiciel komisji oświaty. Chodzi o taką rzecz. My przyjmujemy ten program, my analizujemy, zapoznajemy się z działaniami na bieżąco i nie mamy tam swojego przedstawiciela. I to wydaje nam się robić dziwne, bo tutaj to nic nie zmieni, ale jakby to uprościło ścieżkę i na komisji przedstawialiśmy, żeby do składu komisji dołączyć osobę, znaczy konkretnie mówiąc radnego. Jeżeli byłaby to osoba z komisji oświaty, to byłoby bardzo dobrze. Jeżeli nie, to też nic by się zrobić nie stało, ale dobrze byłoby, żeby to udało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, punkt 10 jest to przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok. Państwo radni dostali ramowy plan pracy Rady Gminy na 2013 rok. Czy ktoś z Państwa ma może jakieś uwagi, chciałby coś zmienić? Szanowni radni, czy ktoś do planu rady, czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski? O narkomanii kolega przerwał. Ale uchwała została przegłosowana. Ja nic nie przerwałem. Skończyło się głosowanie. Skończyło się głosowanie pani Uro i po głosowaniu pan Andrzej zabrał głos. Proszę Państwa, mówię zawsze głosujemy. To uczcie go za. Jest. Szanowni Państwo, co do planu pracy. Wszyscy są już zmęczeni, bo już na to godzinę i 40 minut i te 5 minut przerwy nie zaszkodzi. Pani, że ja skończę, dobrze? Szanowni Państwo, co do prawa pracy Rady Gminy, pytałam Państwa radnych, czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do zmiany? Jeżeli nie ma uwag, to uznaję ten plan za zatwierdzony przez Państwa. Dziękuję bardzo. Zarządzam 5-minutową przerwę. Państwo, w sprawie zmiany zgodnie z naszymi ustaleniami na ostatniej sesji mieli Państwo w materiałach. Może tak tylko w kilku kwestiach może uzupełnię. W dniu dzisiejszym nawet podpisałem trzy umowy. Jest pani Kasia, ale właśnie jeżeli coś to będziemy dopowiadać. Na dowód dzieci do Nowego Modlina. Nowego Modlina, Wymysły, Cewiernia, Kosewo, Bronisławka i Stanisławowo do szkoły w Pomichówku. Wyłoniliśmy firmę. Pani Kasiu, jak nazwa, bo nie pamiętam. Iwona Pych, transport, 5 dużych wyrazów. I do czerwca, tak? Tego to pamiętam. Do czerwca jest przetarg do 3 dni, czyli do końca obecnego roku szkolnego. Wyłoniliśmy, jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów, firma Błysk. Na 4 miesiące bodajże, z możliwością przedłużenia, czyli myślę, że do wejścia ustawy śmieciowej temat selektywnej zbiórki również mamy zamknięty. I obsługę bankową na 3 lata
podpisaliśmy po procedurach przetargowych. Tą informację Państwo mają w sprawozdaniu. Dzisiaj te umowy zostały zawarte. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Mnie bardzo intryguje, panie wójcie, to jest sprawozdanie z pana działania 7.3. Odbyły się na nasze... Nie, ale to się odbyły, to nie wiem. Oczywiście. Działalność. Tutaj nie jest napisane, że, że jestem uczestnikiem, choć myślę, że nie byłbym bez szans. No dobra. W niektórych kategoriach. Odbyły się tutaj informacje dla osób, które może nie wiedzą, w punkcie trzecim mistrzostwa w ściskaniu sztangi leżąc na hali sportowej po Miechówku. Zapraszamy do uczestnictwa, może nie, ale przynajmniej do kibicowania i wiele inicjatyw na naszej hali. Tu pan kierownik, pan Bosanek, wiele ciekawych pomysłów udaje się realizować, więc zachęcamy do wielu inicjatyw, które tutaj w tym obiekcie się dzieją. Nie do... Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania co do sprawozdania z działalności wójta? Nie ma? Dziękuję bardzo. W związku z powyższym przechodzimy do punktu 12. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne. Interpelacje, zapytania radnych. Bardzo proszę ktoś z Państwa radnych, aby zabrać głos. Pan Cebowski, bardzo proszę. Chciałbym za pośrednictwem pana burmistrza prosić o interwencję w ramie naszej drogi powiatowej przebiegającej z Słoniechówka do Borkowa. Droga miała być remontowana, ale pomijając co, nie została wyremontowana, a jeździmy w tej chwili po lodowisku. Myślę, że sprawy bezpieczeństwa są priorytetowe. Ta droga w tej chwili, nie wiem czy ja dzwoniłem tam tego pana zarządu dróg powiatowych, obiecał mi, że pozostanie posypana. Ośmierzona prawdopodobnie była raz lub dwa. Ale do chwili obecnej nie jest posypana i w tej chwili chyba czekało starostwo na to, że stopnieje śnieg, ale to się zrobiło tak, że ślady wyjeżdżone stopił się śnieg, w tej chwili to zamarzło i jedziemy cały czas po lodowisku. Nawet w lesie szczypiornie pod tą górkę, w tej chwili to jeżeli będzie komuś przyszło zatrzymać czy ruszyć, to jest to tak wszystko, że no naprawdę tragedia. Czy starostwo nie ma pieniędzy, czy nie... Ktoś, kto wygrał przetarg na zimowe utrzymanie tej drogi i nie wywiązuje się z obowiązków, ale bardzo bym prosił pana radnego powiatowego również, żeby zajęli się tą sprawą. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, gmina Pomiechówek kierowała kilka dni temu do powiatu i dzisiejszy wniosek pana radnego. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Bardzo proszę Państwa, sołtysi może. Mam pytanie posiadowo. Proszę bardzo. Panuje na naszych miejscach. Czy jest szansa na posypanie tych dróg czymkolwiek w najbliższym czasie? Dlatego, bo naprawdę tak się jeździ, że tam, gdzie są górki i dogi, a my są często, mówię, jak to wygląda, i niestety nie bardzo to się odjechać nawet. Tak. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o drogi zapytania, to proszę wszystkie uwagi i kwestie odnośnie przymierzania kierować do komunalnego zakładu. Ja tylko powiem jakby o mechanizmach, jak ten proces odśnieżania jest realizowany, jeżeli chodzi o drogi gminne. Odśnieżamy drogi, jeżeli chodzi o posypywanie, to odbywa się to w miejscach takich newralgicznych, ta kwestia bezpieczeństwa jest tam najbardziej istotna. Naszym zamierzeniem jest również zakupić posypywarkę na samochód matki. To jest, jeżeli chodzi o nasze plany. Na chwilę obecną odśnieżamy trzy maszyny odśnieżania. Jest to samochód mas, który jest wyposażony w pół, równiarka i chowarka ładowarka. Tymi sprzętami odśnieżamy. Oczywiście jest to proces, który cały czas jakby postępuje i się rozwija. W tym roku na przykład opada śniegu w ciągu jednego dnia jest w stanie odśnieżyć całą gminę i oczywiście będziemy chcieli, żeby dawało się coraz większy zakres, żeby będzie ta posypywarka, myślę, że większość dróg będzie można wtedy posypywać. Na chwilę obecną to tak wygląda. A czy
przyszedł zakup tej posypywarki, że kiedy jest przewidziany? Chcieliby się od następnego roku, żeby to realnie wprowadzić. Czyli to nie ma szans, to nie ma szans. To jest miasta, to jest miasta. Ja nie wiem, o której drodze pan mówi konkretnie, ale są miejsca, które chce pierwszy, tak? Są to górki, są miejsca, lasa, które na przykład jest zacienienie, na przykład ten przejść zamiast 2-3 dni to nie jest, to jest kilka tygodni, więc to jest bardzo różne dane miejscowości, dlatego jakby w poszczególnych drogach proszę z kwestią zdania zwłaszcza. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, też mam jakieś pytanie jeszcze? Takie mam pytanie. Śmiało. Na kierownika. Śmiało. Śmiało. Bardzo proszę. Pytanie, Paweł, jeżeli tak można się zwrócić, panie kierowniku. Pan podał liczbę w procentach, jakie jest wykorzystanie oczyszczalni ścieków. Mógłby pan powiedzieć, jest dobowy przychód oczyszczalni ścieków? 600 metrów, 550, takie są moje metry sześcienne. Domowy? Tak, tak. Dobrze, tylko tutaj kwestia jest taka, że to, co poruszał Mariusz odnośnie, to żeby też państwo wiedzieli, o co chodzi. I powiązana sprawa budowy, rozbudowy kanalizacji i zakup wozu asenizacyjnego przywiąże jedną rzeczą. No, w tej chwili nie jest przyjmowany wozów asenizacyjnych dziennie na oczyszczalni na Zlewni. Sześć. Z tego względu, że jest to inna struktura sieci, prawda? Żeby nie przedobrzeć, nie przyjmujemy więcej. Więc kwestia jest taka, że przyjmowanie ścieków u nas na oczyszczalni wpływa na koszt, który ponosi mieszkaniec, od którego jest wybierane to szarze. Bo u nas jest po prostu tanie, albo może być tanie. I teraz kwestia jest taka, żeby zwiększyć, to trzeba zwiększyć też zdolność oczyszczalni. Więc jeżeli oczyszczalnia przyjmowałaby nie 600, a 800 metrów, a może przyjmować 1000 przez dobowo, prawda? Stopień założenia była budowana, więc tam rezerwy są dosyć duże. Wtedy automatycznie ilość wozów asenizacyjnych przyjmowana dziennie też by się zwiększyła. I o tym rozmawiamy, bo to są rzeczy powiązane. Nie można tak sobie czegoś rzucić, że w tej chwili, tak jak Mariusz się opowiedzieć, a pan tutaj ostro zaatakował, czy tam chciał przedstawić sprawę, że to są zupełnie inne ścieki. Mamy świadomość, że są inne ścieki, tylko też mamy świadomość, że nic się nie zrobi, więcej nie przyjmiemy, jeżeli czegoś nie zbudujemy. I stąd są tego typu pomysły. I o tym rozmawiamy. Panie Andrzeju, na dzień dzisiejszy to wszystkie beczki, które przyjeżdżają do nas, przyjmujemy z naszej gminy. Nie ma problemu, że ktoś tam beczki nie przyjmiemy, że jest za dużo. Ja tego nie chcę słyszeć, panie Paweł, mnie to nie interesuje. Bo pan w tej chwili powiedział, że wszystkie. Czy jeżeli przyjdzie 10, to też pan to przyjmuje? Też przyjmę, to panie. Dobrze, to ja o tym nie chcę słyszeć. Przetrzymamy to. Jeżeli pan mówi, że można przyjąć 6, to dlaczego pan przyjmuje 10? Panie, no, pan się pytał o ilość beczek dziennie przyjmowanych, bo to jest około 6, 8, 10. Dobrze, nie idźmy tą drogą, mówię panu. Przyjmie, panie Andrzeju, oczyszczalnie na pewno nie zaszkodzi. No to dlaczego nie jest nam na 10? Ale nie, bo nie przywożą, tego bo nie ma, bo nie przywożą. To zasadne byłoby to, kiedy można z tym zaczynać. Mały pokaz. Nie przywożą, tego nie przywożą. Pan Andrzej zmusił. Tak. Dziękuję bardzo. Jakieś pytanie jeszcze? Nie macie państwo pytań? Jeszcze mam pytanie do pana Pawła. Proszę. To jest zakup na cel tego posypywania. Ja mam taką propozycję. Są takie nasze drogi wewnętrzne, że nawet ten biedny Malta nie wie. Nie ma takiej siły, dlatego że po prostu ogrodzenia nie pozwalają się znać. Jest taki stary wynalazek, że w miejscach takich newralgicznych, gdzie nie można podjechać czy wymanewrować, dostawia się na jesieni skrzynkę z piachem zmieszanym z solą i każdy sobie w razie potrzeby podsypie ten kawałek i opieje. Nie potrzeba tam od razu ciężkiego sprzętu, więc nie wiem, czy nie warto by było przygotować kilkanaście takich skrzynek. Na jesieni jest rewalkowne miejsca podane przez sowieców. Dosypać tam kawałek i w razie czego to kontrolować. Łatwiej to się wyjedzie, a nie będziemy czekać na ciężki sprzęt, który i tak tam nie wyjedzie.
Dziękuję bardzo. Dobry pomysł. Pan Andrzej Lenar, bo proszę. Jeszcze pytanie do pana Pawła. Co to jest za firma Centrum Edukacyjne Euro? To jest firma z Grudziądza, która miała przetarg na pomoc w tamtych pracach budowlanych drogą. Nie. Jeszcze raz? Firma, która wygrała przetarg na pomoc w tamtych pracach drogowych budowlanych na terenie Grudziądza. Przetarg był ogłoszony przez kogo? Przez KNP. Panie Pawle, ja zadałem pytanie, czy byłby jakiś podwykonawca. Pan powiedział, że nie. No, moje pytania, bo otrzymałem w końcu odpowiedź na te pytania, które stawiałem. Pytania były tak. Były, jedno z pytań brzmiało, czy byli zatrudnieni przez KZP podwykonawcy. Usłyszałem odpowiedź, że nie byli. W tej odpowiedzi otrzymałem, że była od firmy tej, o którą się pytam, wynajęta koparka. No dobrze, ale pan mówi teraz, że ona wygrała przetarg jako podwykonawca. Na koparkę czy na inne zadania też? Na koparkę. To takie kwoty tylko na koparkę poszły, kiedy my też kupiliśmy koparkę? Już nic nie wiem. To po co leasingujemy koparkę, kiedy tutaj na wynajem z dwóch firm, drugiej nie będę wymieniał, bo nie będę wymieniał, wydajemy blisko 100 tysięcy złotych na jedną inwestycję czy tam na dwie inwestycje. No tak, zakres taki prac był duży, że tym sprzętem byśmy nie dali rady. Powiem tak, że to stawię to troszeczkę pod znakiem zapytania, bo w tej chwili front robót prac wykonywanych przez KZB był duży w związku z tymi zadaniami wam powierzonymi czy zleconymi, a za chwilę może tych, czy, nie wiem, czy w jakim kierunku idziemy usprzętawiając tak KZB. Panie Andrzeju, jest zakres prac w tym roku już tak duży, że nie będziemy, że tą jedną koparką nie zdążyliśmy z tymi robotami. Po miesiącu prac z naszą koparką stwierdziłem, że nie damy rady zrobić tego zakresu, który mamy wyznaczony przez gminę i musimy donająć sprzętu, żeby dać sobie radę do końca roku. I tak całe szczęście, że nie wchodzi się na pomysł, że z całymi pracami mieliśmy kupę do zrobienia kostki, włóczniak i to ciężko było jedną koparką zrobić. Jedna koparka na przykład jak może nie dłużnią, to naprawdę duży zakres pracy. I nie będziemy kupować na pewno, jak pan mówi, że usprzętowić KZB, nie kupimy 5 koparek, bo w tym roku jest więcej pracy, tak? Musimy sobie pomóc, żeby to zrobić. To jaką tym naszym sprzętem byśmy tego zakresu prac nie zrobili, bo była prawie była nie zrobiona. Łączna ilość dróg wykonana przez KZB w ramach tego programu z budowy i ile? O, to nie wiem, tak naprawdę tak to nie chodzi. Mogę powiedzieć, które drogi były zrobione, ale to nie ma problemu, ale łącznej drogi to nie ma. Ale przybliżeń, ja się nie będę czepiał, metrów, obiecuję. Kilometr 5, 8. 8, może 9, 10, tak. No trudno mi jest powiedzieć, bo to... Można powiedzieć, najpierw mi proszę. Chciałbym państwo, jeżeli chodzi o tą kwestię, ten temat był omawiany i głosowany na której sesji. Była podjęta decyzja o wynajęciu koparki na bodajże 700 godzin. Tam kwota około 80 zł za godzinę. Były zaangażowane dwie koparki ładowarki do inwestycji realizowanych przez Zakład Komunalny. Zakład Komunalny wykonywał pracę brukarskie, czyli były budowane drogi z kostki. I tutaj, jeżeli chodzi o kilometry, to jak najbardziej będziemy udzielić informacji, ale proszę nie oczekiwać, że o godzinie 17 w piątek bez wsparcia urzędu i pracowników komunalnego zakładu. My będziemy operować cyframi, bo dzisiaj pan Paweł powiedział 9, a za chwilę ktoś powie, że to jest 2 kilometry i że ktoś mówi nieprawdę. Więc musimy się zrozumieć, że jeżeli jest potrzeba, nie ma problemu, udzielimy tych informacji, ale były to prace związane z budową dróg z kostki. To jest całkiem inna specyfika budowy drogi asfaltowe. Jest to cały proces budowy drogi wraz z podbudową i ja też nie pamiętam, czy to jest kilometr, czy 1500 metrów. No to raczej trzeba na, w metrach podać, tak? Więc jak najbardziej udzielimy tych informacji, to nie chciałbym teraz, że oczekuje się od nas, że mówimy ile kilometrów i może w przybliżeniu, bo to idzie informacja w teren i nie można w ten sposób operować. Potrzeba jest te dane, my je przedstawimy, nie mamy niczego do tego. Tak, tylko że wydawało mi się, że jeżeli tak pierwsze poważne zadanie wykonywane przez KZB się nie trafia, co dziennie, to pan dyrektor ma wiedzę pełną.
do panu, ale ja się tego nie czekam, tu nie chodzi o to. W takim razie poprosiłbym, jeżeli można, o sprawdzenie i odpowiedź, jaka ilość dróg i w jakich technologiach. Bo ja rozumiem, że każda z tych, znaczy nie każda, to jakieś grupy technologii, bo część w Kostos, część tam w innej technologii, to ile dróg, w jakiej technologii zostało wykonane przez KDT w roku 2012, dobrze? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to Państwo pozwolicie, że ja mogę zabiorę głos. Szanowni Państwo, kończy się rok 2012. W związku z powyższym chciałabym wszystkim Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia i szczęścia. Radzie, panu wójtowi, panu starni, chciałabym życzyć samych sprawnie podejmowanych decyzji. Państwo sołtysom, chciałabym życzyć, aby ta współpraca na szczeblu mieszkaniec, sołtys, radny, urząd gminy była jeszcze bardziej efektywna. Wszystkim Państwu chciałabym życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, abyśmy byli dla siebie i dla innych lepsi i aby ten rok 2013 był lepszy, a nie gorszy od roku 2012. Wszystkiego najlepszego. Ja tylko dołączę się do realizacji tych wszystkich zamierzeń, które dzisiaj padły na tej sesji. Dziękuję. Zapraszam.